Witam wszystkich ponownie. Dziś zaprezentuję Wam kolejny mój filmik. Shih Tzu są moją wielką pasją. Prowadzę hodowlę psów rasowych, Black Tusk Canes. Hoduję pieski Shih Tzu oraz Chihuahua. Dziś pokażę Wam, w jaki sposób zadbać o okolice tutaj odbytu u psów Shih Tzu. Psy utrzymywane w długim włosie mają często problem z taką wrastającą sierścią w okolicy odbytu, którą trzeba po prostu usuwać. Robi się to ze względów higienicznych, aby po prostu odchody nie przyklejały się do tej okolicy pod ogonem. Nie dochodziło także do zakażenia czy brzydkiego zapachu, który by towarzyszył Waszemu psu. Aby wykonać ten zabieg, używamy po prostu zwykłych nożyczek. Ważne, żeby były one ostre i miały zaokrąglone końcówki. To po prostu pozwoli nam na bezpieczne wykonanie zabiegu i uniemożliwi uszkodzenie psa. Zabieg rozpoczynamy od rozczesania okolicy pod ogonem. Wycinamy kształt trójkątu odwróconego podstawą do góry. Taki zabieg pielęgnacyjny należy powtarzać średnio raz w miesiącu, przez cały rok, niezależnie od tego, czy jest lato, czy zima. Na pewno ułatwi to psu dokonywanie czynności fizjologicznych, a nam prawidłową opiekę nad nim i właściwe dbanie o jego higienę. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Zapraszam do śledzenia wpisów na mojej stronie internetowej, której adres widzicie na dole ekranu, oraz oglądania filmików na YouTube.